miasta jest ten skarb. Cześć, Nate. Gdzie jest Sam? Jest tutaj obok. Sam? Spokojnie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. Zabieram go stąd. Nie, nie zabierasz. Ray, weź skarb, okej? Okay? Chcę uratować brata. Po tym wszystkim, co nam wywijał? Podziwiam gest, ale nie. Jak tu zostaniemy, zginiemy wszyscy. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz, Nadine? Dobrze, że jesteś cała. Może byś łaskawie zabrała od niego broń. Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Hm? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Nadine jest moją wspólniczką. A ja wspólników nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją hojność. Chcieliście mnie wykiwać. Najwyższy czas na nauczkę. Co ty wyprawiasz? A teraz ty oddasz mi broń. Nadine. Drugi raz nie poproszę. Co teraz robisz? Jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam. Nie wygłupiaj! Jezus! Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakieś pieprzone szkielety. No i co? Może nie znam tak dobrze historii jak wy, ale domyślam się, co to są za jedni. A więc oświeć nas. To Avery i Tiu. Pozabijali się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine! Czekaj! Żegnaj, Ray. Nadine! Nadine! Otwieraj te cholerne drzwi, to już! Ray, ona już poszła! Chodź, pomóż mi, to wszyscy uciekniemy! Nie. Nie, to się nie uda. Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z drzwiami. I co? I na cholerę nie będzie ten wasz cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie. Przestań. Uspokój się, szermierkę poćwiczysz sobie na zewnątrz. Nate, okay? Po prostu się zamknij. W serio? Ja oszalałem? Nie wierzę, Ray, w serio? Ty chyba oszalałeś! Ja oszalałem? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Oto kto pierwszy dotrze do Szambali. Jest! Nathan Drake! Znalazł zaginione miasto na pustyni Rub al-Khali! To szlak. Możemy wyjść z tego razem! Nathan Drake odkrył słynne El Dorado! Drake, przestań! Nathan Drake to legenda. Wiesz, zastrzeliłem gościa. Drake, daj spokój. Rozumiem, nie lubisz mnie za bardzo, ale... Taki jesteś wielki, Nate, ale nie masz nic. Jesteś nikim. Ostrzegałem cię, żebyś zszedł mi z drogi. No!
Poświęciłem wszystko, by znaleźć Averiego. Nie dam się orżąć dwóm złodziejaszkom! Stetryczałem mu oszustowi i jakieś zapyziały dziennikareczce! Widzę, że zależy ci na tej bandzie nieudacznych. Dopilnuję, by do ciebie dołączyli. Angar, palę ci. To rozumiem. Umiesz władać mieczem? Tak. Wystarczy wbić ostry koniec, nie? Oj, będzie ciekawie. Dalej, Nate!
Ale tak naprawdę jesteś smutnym chłopczykiem. I żałosnym megalomanem, który nijak nie umie flertować. Żegnaj więc, Nathan Drake. Nathan! Nie wiesz, kiedy się poddać, nie? To dobrze. To wywalczyłem. Samemu. Chcesz skarbu, Rafe? Jest cały twój. Wyciągnę się stąd. Nie mogę. Za ciężkie. Jeszcze raz. To na nic. No spróbuj. Bez sensu. Dawaj. Tak. Kurde. Posłuchaj mnie. Słuchaj. Marzyłem, żebyśmy znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay? Już dobrze. Nie. Musi być jakieś... Nathan. Uciekaj stąd. Nie, musi być jakieś wyjście. Idź, mówię! No, musi być! Nie ma innego! Idź, Nathan! Muszę mieć pewność, że przeżyłeś! Nathan, to wszystko zaraz wyleci w powietrze! Już wiem! Już wiem! Co ty wyprawiasz? Zaufaj mi! O, nie! Tylko schowaj głowę! Thank you.
Trzymam cię. Nic ci nie jest? Nie. Dawaj. Hej, Sally, mam ich. Gdzie jesteście? Tutaj. To co, masz wszystko? Tak, chyba tak. Opchnij wszystko, czego nie wziąłem. Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi, miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z Eleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. Słowo. Dzięki, Sam. Trzym się. I odzywaj się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, co jej opowiadasz? Historię twojej kariery magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej. Wielki Nate. Ale o co ci chodzi? Przecież pasował. No dobra, przyznaję, byłeś całkiem niezły. Aha. Słuchaj, Sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej cię poznać. Uścisk dłoni? Co? Nie żartuj, siostra. Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz. Ja zaraz przyjdę. Tak. Fajna jest. I niestety chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucasz, nie, to zupełnie niepotrzebnie. Nie o to chodzi. No może trochę, ale... Myślałem, że jak znajdziemy skarb Averiego, to będę spełniony. A zamiast tego męczy mnie takie dziwne poczucie... Pustki. Tak. A ty wiesz co? Ja też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym, ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Łaskawca. Okej, jest samochód. Tak. Sam, działo się. O tak, braciszko. Chodź tu. Nie rób nic, czego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd, mało lat. Masz ognia? Tak. A więc, Wiktorze, co masz w planach? No, zanim dałem się w to wciągnąć, rozpracowywałem pewien mały biznesik. Biznesik? Ryzykowny? No, można tak to powiedzieć. Poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. No nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd. Zna portugalski? Quando seu marido voltar para casa? Co to znaczy? Kiedy będzie w domu twój mąż? To wystarczy. Chodź. A poczęstujesz cygarem? Nie przeginaj.
O, dzień dobry. Rzeczy samej dobry. Rzeczy samej. No. No dobra, mów. Co jest grane? Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Naprawdę? Tak. Wow, to... No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? Jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do wzajemnie korzystnych ustaleń. To świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O tak, to ty. Co? Nie no, poważnie. Tak, poważnie. Cześć, Jameson. Czekaj, ej, czekaj! Hej, no jak tam panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, okay, to jest... Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdrońmy się. Jasne. Hej. Hej. Ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A, okej. Okay. Ale jak? Po co? Wiesz, doszły mnie słuchy o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to coś dla nas. Nie, skarbie, posłuchaj. Omal nie straciliśmy życia w Libertalii, pamiętasz? No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? I wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz. Przyszło dzisiaj rano. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty. Załatwili wszystkie pozwolenia w Malezji. Zero stresu, nikomu nawet nie dałam w łapę. No to świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Jasny gwin. Skąd ty to masz? Wyciągnęłam z kieszeni. Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? Sam. Spryciła z niego. Te. Oczywiście sporo trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze spokojne, stateczne życie? Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate. Kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Wreszcie możemy robić to, co kochamy. Ale od dzisiaj będziemy działać w 100% legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Z mojej wypasionej kamery. Wow. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie będzie łatwo. Na co ty nie powiesz? To
Jak będzie Nathanie Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej. Dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo zagramy o to. Poważnie? Nie, naprawdę ćwiczyłem. Wyrobiłem się. Nie. Mam teraz lepszą koordynację ręką. Mogłabym... Serio? Nie chcę cię znowu pograżać, Nate. Boisz się zagrać? Jest dokładnie odwrotnie. Od 1 do 10 powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło 3. No jasne, od razu podnieś do 11. Lepiej uważaj, bo cię dopadnę. Ach tak? Tak. O Boże, to jest... Okej. Dobra, stoi. Gdzie oni są?